Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj odcinek będzie z serii uprawa pomidorów. Jak o nie dbać? Poruszę jeden temat, który jest dość ważny. Przynajmniej teraz, jak krótko po tym, jak posadziliśmy nasze pomidorki. A mianowicie, co to są wilki? Czy są one potrzebne? I co z nimi w ogóle zrobić? Prognozy pogody się sprawdziły. Wieje strasznie. Na szczęście też i trochę popadało wreszcie. Tak więc na zewnątrz jest nie dość, że mokro, to wieje. Ale to dobrze, przynajmniej się uzupełniło zapasy deszczówki. A teraz idziemy do tematu głównego, czyli co to jest wilk. Na samym początku musimy sobie go zlokalizować. Tak jak tu widzicie, tu jest łodyga główna. Tu są liście. W samym tym rogu wyrasta takie oto coś. Taka ni to gałązka, ni to coś. I to jest właśnie wilk. Na tą chwilę, krótko po posadzeniu, one u nas w pomidorach nie są w ogóle pożądane. Ich w ogóle nie powinno być, a jeśli już są, no to musimy je natychmiast usuwać. Usuwa się te wilki. O, i już. Tu mamy drugi. I gotowe. W ogóle po co usuwamy wilki? Usuwamy je po to, ponieważ nasza roślina krótko po posadzeniu nie jest jeszcze dostatecznie ukorzeniona i nie ma siły wyżywić wszystkiego, co na niej rośnie. Spójrzcie, tutaj też ma już raz, dwa, trzy wilki. Tu już ma czwarty, piąty. Tak więc te wilki by należało usunąć. Na tą chwilę, na razie mówię oczywiście o uprawie na jeden pęd. Wiecie, że ja preferuję uprawę pomidorów na jeden pęd, ale są też osoby, które uprawiają pomidory na dwa, nawet na trzy pędy. Ale to już musicie podjąć decyzję, jaką uprawę będziecie chcieli prowadzić w chwili, gdy będziecie sadzić pomidory. Jak widzicie, ja tutaj mam rozstaw pomidorów między sobą 60-70 cm. Teoretycznie mógłbym prowadzić je na dwa pędy. I możliwe, że w tym roku spróbuję tą uprawę na dwa pędy, ale to. Więc tak, po pierwsze, wszystkie te takie wilki trzeba pousuwać. Nie jest to jakieś trudne, wystarczy tak wyłamać. One w tej chwili będą nam osłabiać roślinę. A więc tutaj też takie są malutkie. Tak więc wyłamujemy je. No i mamy zrobione. To jest... Takie zabiegi dotyczą uprawy na jeden pęd. Teraz, uprawa na dwa pędy. Jeśli byście chcieli uprawiać pomidory na dwa pędy, to podobnie jak w uprawie na jeden pęd, należy usunąć wszystkie dolne wilki. Teraz, jeżeli byście chcieli je prowadzić na dwa pędy, to należy zostawić pęd, znaczy nie pęd, wilka, który wyrósł przed pierwszym kwiatostanem. Tak jak widzicie, tutaj już zostaje żółty płatek, zaczyna się pokazywać. Tu mamy nasz przewodnik główny i tutaj już się zawiązuje drugi kwiatostan. Natomiast wilk jest tutaj. Gdybyśmy chcieli prowadzić pomidora na dwa pędy, no to wiadomo, ten pęd zostawiamy. Ten wilk stanie nam się pędem, ponieważ on tutaj już zaczyna pomału zawiązywać swoje kwiaty. Wiadomo, wtedy musimy je uwiązać w miarę szeroko i prowadzić pomidorka na dwa pędy. Taka uprawa też jest dobra, bo z jednego krzaczka mamy więcej
warzyw, pomidorów. Ale wiadomo, że taka uprawa na dwa pędy musi być bardziej zasilana. Wiadomo, to będzie dwa razy więcej owoców, to czyli dwa razy więcej potrzeba również pokarmu do takiego pomidora. Tak więc jeśli chcecie uprawiać na dwa pędy, to tu jest jeden i nie wyrywajcie tego pęda takiego dużego, który wyrósł przed pierwszą zawiązką kwiatów. Ale co niektórzy są jeszcze bardziej, powiem to tak, zachłanni i chcą uprawiać pomidory na trzy pędy. Tego sposobu powiem wam, że nigdy nie próbowałem i najprawdopodobniej nigdy nie będę próbował, ale jest takie coś, tak więc też wam o tym opowiem. Więc podobnie, tu widzicie, ten pomidorek jest troszkę mniejszy, ale tak, już widać, gdzie zawiązuje się pierwsze, gdzieś zawiązują się pierwsze kwiaty. Czyli tu mamy pierwsze grono, tu będzie pierwsze grono. Tutaj wyrasta nam wilk, czyli zostawiamy tutaj ten przewodnik główny. Tu zostawiamy tego wilka i z tego, co kiedyś wyczytałem, najlepiej jest zostawić ten pierwszy wilk lub tego drugiego. Czyli trzecie grono, trzeci pęd powinien iść od samego spodu rośliny. Na tą chwilę nie potrafię wam powiedzieć, jak to się ma, tak teoria do praktyki, a może w tym roku spróbuję uprawiać pomidory na dwa pędy, na trzy, zobaczymy, będzie jakieś miarodajne porównanie. Dobra, spróbujemy. To jest, żeby nie było, pierwszy, drugi pomidor, ten będzie na trzy pędy prowadzony. Tamten będzie na dwa, a reszta będzie tradycyjnie na jeden. Porównamy wszystkie uprawy, każdą metodę, no i sami ocenicie na koniec sezonu, co się lepiej opłaca. Tak jak wam powiedziałem, w przypadku, gdy nie chcecie jednak uprawiać pomidorów, to te wszystkie pędy, te wilki, możecie już śmiało usunąć. Sprawi to, że nasz pomidor nie będzie tracił energii na hodowanie i wzmacnianie wzrostu tego, czego nie chcemy, tylko będzie po prostu nam dawał całą energię w te części roślin, które ma i do góry. Tak jak widzicie, ja to je wyrywam to, co ze środka, bo ten ma być na 3, ale ja wyrwę wszystko to, co jest pomiędzy pierwszym kwiatostanem, poza tym pędem i tutaj. Resztę oberwiemy. Usuwanie wilków jest dość ważną czynnością, ponieważ to nie tylko chodzi o to, żeby nasze pomidory nie traciły energii na wzrost czegoś, czego nie potrzebujemy, ale takie pomidory, na których prowadzimy uprawę również z wilków, musimy znacznie bardziej obserwować i chronić przed zbyt dużym zagęszczeniem. Chodzi ogólnie o to, że jeśli będą pomidory miały gęsto, to one nie będą nam rosły tak jak należy. Może wystąpić na nich różne choroby, czy to zaraza ziemniaczana, czy to alternarioza, w chwili, gdy one nie będą miały odpowiedniej wentylacji. Ale o tym to będziemy mówić w następnych filmach. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Do zadawania pytań w komentarzach. Jeśli wy macie jakieś swoje doświadczenia odnośnie uprawy na kilka pędów, to napiszcie je w komentarzach. Z miłą chęcią się z nimi zapoznam.
i do następnego filmu. Na razie, cześć.